Cześć, dajcie kolejny odcinek z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy ostatnie row już przed galą Clash at the Castle. I tutaj w akcji zobaczymy było mistrzyni jedną, bo tutaj będzie walczyła Liv Morgan. Było mistrzyni tutaj tag teamu, czyli właśnie Liv Morgan oraz Raquel będą walczyć naprzeciwko Trish Stratus i Lity na Clash at the Castle. Rewanżowe starcie o pasy, które właśnie Liv i Raquel straciły na SummerSlam i zobaczymy, czy uda im się odzyskać te pasy. Dzisiaj będziemy mieli taki mały przedsmak, bo dzisiaj GM Raw postanowił, że Liv i Raquel wybiorą jedną zawodniczkę, która zawalczy w tym pojedynku, a Lita i Trish wybiorą jedną z mistrzyń jakby, która zawalczy tutaj. Więc Liv Morgan kontra właśnie, pora zobaczyć, kogo wybrały mistrzynie, która będzie walczyła z Liv Morgan, czy będzie to Trish, czy będzie to Lita. A tutaj obie mistrzyni, Lita właśnie i Trish, wygrały te pasy na SummerSlam, gdzie to zakończyły praktycznie właśnie jednoroczny title reign Liv Morgan i Raquel, więc było tam prawie dużo osiągnięcie i nie było to nic łatwego, tym bardziej nie będzie łatwo zrobić to ponownie. A żeby zostać tymi mistrzyniami dłużej niż jeden miesiąc, no to muszą to zrobić ponownie. Muszą ponownie Liv i Raquel pokonać na Clash at the Castle w rewanżowym właśnie pojedynku. Mam to już Lita i Trish Stratus, a więc rywalką Liv Morgan będzie, zobaczmy się tutaj, kto będzie jej rywalką, będzie Trish Stratus. Tak, to będzie Trish Stratus, bo tam widać ją. Trish Stratus, a więc, więc Stratus kontra Morgan, tak, Stratus kontra Morgan. I możemy zacząć opener ostatniego row przed Clash at the Castle i zaczynam od potężnego Big Bootu od Trish. Irish Whip tutaj. I jeszcze ta z Running Bulldog. Trish wychodzi tutaj na środkową linę i to jest splash, który tutaj akurat nie trafia. Liv Morgan bija się od liny i to będzie Shining Wizard, czy tam, nie, w sumie bardziej Inziguri, to było takie Inziguri bardziej. Uderzenia od Liv Morgan. I teraz mocny forearm smash, teraz już drugi raz się nie udało. Kilka kopnięć. Irish Whip. I teraz mocne uderzenie. Liv Morgan wypada z ringu, no ale to pewnie na chwilkę tylko. Trish tutaj za chwilę zaatakuje. A to Liv jednak Morgan atakuje jako pierwsze, co jest ciekawe. I Liv teraz wraca, Trish nie wiem gdzie idzie. Gdzie idzie Trish? Właśnie, nie wiem, czy ona chciała iść do stołu, ale to wszystko tak to wyglądało przez chwilę, ale chyba takich hardkorowych może planów nie ma, to jak na razie Trish Stratus. Kontra to świetna. I kontra Trish teraz. I kontra tutaj. I jeszcze step up in the Guri, jednak niecelne. Świetna kontra i kolejna kontra. Northern Lights suplex bez przypięcia. Z samej góry i splash trafia, przypięcie jest na środku ringu, ale też jest łatwy dość kick-out wykonania Liv Morgan. I tutaj jeszcze szybkie DDT. I teraz pan signatura, więc ten code breaker, taki może być one knee breaker, nawet można to nazwać w sumie, wykonania Liv Morgan. Zobaczymy tutaj Standing Oblivion. I tak, jest tutaj Standing Oblivion na środku ringu, trafia Liv Morgan. Mamy przypięcie, czy Liv przypięła właśnie mistrzyni tutaj? 1, 2 i Trish Stratus wstaje tutaj jednak. Kopnięcie od Liv. Jeszcze teraz Exchange. Zawsze Exchange jest bardzo kluczowy tutaj. Na pierwszą pomyłkę wykonał Trish Stratus. Ktoś tutaj pomyli ponownie w sumie, bo Trish już się raz pomyliła, a Trish się myli drugi raz. I tak nie wystarczy, bo się musi trzy razy pomylić, żeby właśnie Liv to wykorzystała. I będziemy mieli tak, spamowanie kwadratem, więc Trish Stratus sobie to wygra na pewno.
Tak to się zawsze kończy, tak to się zawsze, absolutnie zawsze kończy. I jeszcze to jest cheek kick w wykonaniu Trish, a więc to może być koniec. Ale Liv Morgan, co za kick-out, bez użycia resiliency, to jest najważniejsze. I jeszcze running bulldog, teraz sobie będzie musiała Liv użyć resiliency. A jednak nie, wow, Liv Morgan, co ona robi w tym momencie? I teraz jeszcze signature, chyba Trish chciała zrobić właśnie cheek kick ponownie, ale się nie udało. Liv Morgan tutaj trafia. I za to Liv Morgan właśnie może trafić finishera za chwilkę. Pierwszy Oblivion się nie uda, więc teraz warto spróbować tutaj Oblivion na linach. Liv Morgan i trafia. Oblivion zrobiony ponownie. Czy tym razem to zakończy pojedynek? Mam wpięcie 1, 2, ale Trish Stratus walczy dalej. A więc widzieliśmy tutaj już duże kick-outy z obu stron. Jeśli to jest przedsmak tego, co jeszcze właśnie dodać Raquel i Litę, no to ta walka będzie fenomenalna. W sumie już widzieliśmy oczywiście raz już, jak dobra była ta walka i zobaczymy ponownie. Tym bardziej, gdy to właśnie będą chciały się zrewanżować Liv i Raquel. Irish, nie Irish Whip, tylko Suicide Dive na Litę. Widziałem, że Lita stoi, a Trish leży, więc pomyślałem sobie, czemu nie. Możemy zaatakować, właśnie się to udało. I teraz Irish, nie Irish, czemu ja mówię Irish Whip? Teraz znowu Suicide Dive zrobiony i tym razem to było na jej rywalkę dzisiejszą. Jawbreaker. Double footstomp się nie udał. Irish Whip i lądy tutaj na stole. Więc co to miała w planach Trish jakby. Nie wiem, co jest jej planem. Za chwilę może być countout też tak w ogóle. Trish Stratus wraca, Liv Morgan też powoli tutaj wraca. I jeszcze podcinę nogę. Czy to może będzie teraz koniec? Oj, Trish kontruje i nie będzie jednak tutaj finishera. Nie będzie też tutaj finishera. I to jest piękny setup pod Oblivion zrobiony, ale Liv sama leży na ziemi. Czy Liv da radę? Liv przypina w tym momencie i to chyba będzie koniec. Mamy przypięcie. Mamy jeden, mamy dwa i mamy trzy. A więc Liv Morgan przypina Trish Stratus po tej naprawdę fenomenalnej walce. A jeszcze lepsza walka czeka nas już za niedługo na Clash at the Castle, gdzie to właśnie Liv Morgan i Raquel Rodriguez zmierzą się z Litą i Trish Stratus opasy tak teamu kobiet. Świetny początek tego ostatniego roku przed Clash at the Castle. Pora teraz na kolejny pojedynek. I pora teraz na kolejny pojedynek, w którym to zobaczymy w akcji członków OC, a dokładnie Karl Anderson i Luke Gallows. Zobaczymy tutaj tak teamowe starcie. Jest oczywiście razem z nimi ich lider AJ Styles. AJ Styles, który akurat ma taki przywilej, że nie będzie bronił pasa Intercontinental na Clash at the Castle. Wywalczył to w pojedynku z Demizem kilka tygodni temu. Chyba na pierwszym roku po SummerSlam możliwe. To właśnie miał walkę z Demizem, gdzie jakby wygrał, no to nie walczyłby, nie broniłby pasa, a jeśli by przegrał, to by walczył ponownie z Demizem, tylko że tym razem na Clash at the Castle i tym razem o pas, ale właśnie pokonał Demiza, więc ma wolny, może powiedzieć, na Clash at the Castle, a tutaj może asystować Karlowi Andersonowi i Luke'owi Gallowsowi, którzy będą tutaj właśnie mieli za chwilkę walkę tak teamową. Mam już OC w ringu, a więc Prata zna ich dzisiejszych rywali. I jak widać, rywalami tutaj OC będą New Day, a więc New Day, które, jak dobrze też wiemy, przenosi się. New Day się przenosi na SmackDown. Oni będą teraz od Clash at the Castle będą SmackDown, więc to jest ich ostatni też tutaj, ostatni raz ich widzimy na Raw. Ostatni raz po prostu New Day widzimy na Raw i zobaczymy, czy ta ich może powiedzieć taka po części walka pożegnalna zakończy się zwycięstwem, czy nie. Akurat w tym pojedynku w akcji zobaczymy Bigiego oraz Kofiego Kingstona. Xavier Woods będzie tutaj razem z nimi. No i zobaczymy właśnie, czy New Day zakończy na pobyt na Raw udanie, czy jednak jeszcze OC na pożegnanie im zafunduje tutaj porażkę, bo oba scenariusze są bardzo możliwe na pewno. I przenosimy się już do ringu na tą właśnie walkę. Luke Gallows kontra Biggie, a więc te może być powerhouse obu teamów zaczynają. I zaczynam ten pojedynek tutaj
Big E od mocnych uderzeń tutaj zaczyna, aż jest skontrolowany przez Gallowsa. Kontra Bigiego. Mocne te uderzenia tutaj, jeszcze jedno uderzenie i jeszcze close line na koniec taki. Dobry start dla Bigiego, a Luke Gallows jak na razie, a w końcu kontra. Miałem mówić właśnie, że nie jest w stanie skontrować, aż do tego momentu to jednak jest kontra takiego line close line'u. Myślę, że New Day jest bardzo zmotywowany właśnie, żeby tutaj dobrze zakończyć pobyt na Raw. Przejść do Power Slam'a, nawet do takiego Backbreakera. Irish Whip, Big E w narożniku. Myślałem, że będzie próba zmiany, ale nie. Teraz też nie będzie kontra od Bigiego. I tutaj Big jest po prostu rzucony. Kontra. Jeszcze uderzenie w Karla Andersona. Jeszcze te uderzenia. Big E jeszcze z Crosslinem. Big E teraz miał wyjść na górę, ale w pełni zobaczyłem, jakby na dobrze, że w miarę szybko zobaczyłem właśnie tutaj, że Gauss je podnosi. Mocno uderzenie tutaj. Irish Whip. I na koniec jeszcze jeden close line. I moment na zmianę. Karl Anderson też chce tam zmiany, ale to Kofi Kingston tutaj wchodzi i atakuje od razu Luka Gallowsa. Dropkick prosto w głowę. I kontra tutaj. Aż teraz świetne kopnięcie, gdyby to trafił. To trafia bardziej, to Inziguri. Irish Whip w narożniku Kofi, zmiana. Co to będzie? To będzie, a to będzie po prostu takie uderzenie. Myślałem, że coś więcej tutaj kombinują. Kofi Kingston znajduje kontrast na początek tutaj tego pojedynku dla Karla Andersona. I mamy to, Inziguri trafia. Bicie od Lin i Splash, coś bardziej, coś w stylu Bigiego bardziej. Coś właśnie od niego widzimy bardziej. Karl Anderson, tak samo jak Gallows, nie najlepiej to dla nich jak na razie wygląda, że ten arm drag tutaj, odbicie od Lin i taki senton, ale nie udało się to, ale udaje się skontrować tutaj, wow, naprawdę New Day wyglądają jak Prime New Day, można powiedzieć, jak za czasów, gdy mieli przez chwilę najdłuższy title reign tak nie ma w historii. I akurat się tutaj perfekcyjnie ustawił Karl Anderson i pora na boom drop w wykonaniu Kofiego Kingstona i trafia, Kofi Kingston trafia. Ale możemy dołożyć tutaj splash, takie combo małe. I też trafiamy. Wolałbym, żeby był stan tutaj Karl Anderson, nie ukrywam. A, jeszcze świetnie to wystrzelił tym kopnięciem. Kofi jednak kontruje. A, może to był dobry moment na Trouble in Paradise. Kontra jednak teraz Kofiego. Teraz dobry close line. Czy będzie przypięcie? Nie będzie przypięcie, jestem takim powerbombem. Czy będzie zmiana? Na razie nie jednak. Na razie to Anderson to jest wrzucony do narożnika i ten mocny uppercut. I jeszcze teraz dropkick do tego. Zmiana. Rage używa Gallows, ale też... Aj, nie ma. Jednak nie udało się właśnie to, co planowałem tutaj. A teraz kontra i teraz Trouble in Paradise zrobił unik, ale i tak go trafiliśmy. Mamy przypięcie. Mamy jeden, mamy dwa i nie mamy trzech. Luke Gallows kontruje i też dobrze dla nas, że Karl Anderson tam wszedł, bo Big E teraz wchodzi. Big E robi sygnaturę, odbicie od Lin i mamy Big Splash od Bigiego. I teraz jeszcze pora na finisher. I nie będzie, nie będzie. Luke Gallows kontruje, mocny uppercut i chyba teraz zobaczymy zmianę. Karl Anderson wróci do pojedynku. A Big E się czołga do narożnika. Karl Anderson idzie do Kofiego. Aż to zrobili świetnie, ale też jeszcze Big E miał Big Ending na przykład, albo coś w tym stylu. To byłoby to perfekcyjne. Co robi Anderson? Nie mam pojęcia. Roll-up? Może, czemu nie? To jest może dobry moment na tego roll-upa. Mamy przypięcie. Jeden, dwa... Aj, było blisko. To byłby dobry roll-up, naprawdę. To byłby perfekcyjny timing. Anderson z kontrą.
Irish Whip. Kontra Bigiego. I ta jeszcze daje running STO zrobione. Mamy zmiany i Kofi Kingston wraca do pojedynku. Ten był drobny sam początek. Może teraz ten senton się uda i Kofi tym razem go trafi. Tym razem ten senton się tutaj udał trafić. Jeszcze elbow drop. Jeszcze uderzenia tutaj, na które Anderson nie miał odpowiedzi do pewnego momentu. Irish Whip. Teraz skupienie się na nodze. Może właśnie tutaj, żeby przeszkodzić szansę na Trouble in Paradise. Kontra teraz, nie wiem co on kombinował, ale został to skontrowany step up Inziguri zrobione. I Gaz za tym mocno uderzenie. Zrobiłem to tylko po to, żeby mieć finisher, nie ukryłam. Karl Anderson powinien bez problemu tutaj zdążyć właśnie. A my go sprawiedliwie przywitać. Chodzi o signature, nie pamiętam, on ma gdzieś running taki shotgun dropki, coś w tym stylu. Więc muszę na to uważać. I to miał, tak, instant trafił. Myślałem, że może to jednak ma na finisherze. Irish Whip. Kontra. Kofi Kingston i trafia. Trouble in Paradise zrobiony, Anderson przypięty, ale oczywiście Luke Gallows. Luke Gallows. A teraz próbujemy zrobić boom dropa. I boom drop zrobiony ponownie. Dobra, spróbujmy. Może się uda. Ciężko będzie drugi raz mu trafić. I nie trafiamy, tak jest. Tak jest, tak jest, tak coś czułem, że tak będzie. Super kick od Andersona. Przypięcie tutaj mamy, ale Kofi wstaje. Irish Whip. I znowu Kofi znajduje dobry moment na kontrę, ale Anderson teraz też kontruje. Dobry pojedynek, gdzie właśnie ciężko wskazać, kto to wygra. I zmiany mamy teraz. To będzie Magic Killer, zapomniałem, że te mają. Magic Killer w wykonaniu tutaj Luka Gallowsa i Karla Andersona, ale Biggie tutaj się nie pojawia. Użyłem Resiliency. Co ja użyłem? Pisało mi R2 trójkąt coś, no użyłem to, bo miałem wrażenie, że to jest Resiliency. Nie wiem, co się stało, ale nie zrobiłem tego kick-outa, bo właśnie widziałem R2 i trójką, więc miałem, nie doczytałem może, ale miałem wrażenie, że tam pisało Resiliency, ale nie wiem, cokolwiek się wydarzyło w dziwny sposób, no ale jednak New Day w swojej ostatniej walce na Raw notują tutaj porażkę, a Karl Anderson i Luke Gallows zgarniają na pewno tutaj duże zwycięstwo. No i teraz pora na main event dzisiejszego Raw. I pora na main event dzisiejszego Raw i w akcji zobaczymy WWE Undisputed Universal Championa Romana Reignsa, który na Clash of the Castle nie będzie bronił swoich pasów, więc też z tego względu zobaczymy go tutaj w akcji. Nie będzie bronił tutaj pasów, ale zobaczymy go tutaj w akcji, bo nie zobaczymy go na Clash at the Castle Premium Live Event. Ostatnio Roman Reigns oczywiście obronił swój pas z gościem, o którym się już może pewnie nie musi martwić, bo na SummerSlam pokonał Brocka Lesnara, a jak dobrze wiemy, Brock Lesnar podczas shake-upu został przeniesiony do SmackDown, więc nie będzie się też musiał martwić swoim, może powiedzieć, największym wrogiem, bo nie będzie już go na rasterze, nie będzie, może powiedzieć, go atakował czy coś w tym stylu, bo jednak myślę, że nigdy Roman nie mógłby spokojnie spać, gdyby wiedział, że cały Lesnar jest aktywnie na rasterze, a tak to go tutaj nie ma już. Nie ma go właśnie tutaj, nie ma tutaj Lesnara, więc Roman Reigns się może skupić na, może powiedzieć, tutaj w pełni na obronie tego pasa i na sobie naprawdę. I prawda zna jego rywala w tym main evencie. I jego rywalem będzie, tak samo jak Brock Lesnar, zawodnik, który został przeniesiony na SmackDown podczas shake-upu, więc też po raz ostatni jako członek brandu Raw widzimy w akcji dzisiaj Brona Strowmana, więc Braun Strowman kontra Roman Reigns w main evencie dzisiejszego Raw. Widzieliśmy niedawno New Day, gdzie to nie mieli dobrej, udanej, pożegnalnej walki. Zobaczymy, że ten sam los przytrafi się Bronowi Strowmanowi, że też pożegna się z WWE, ale z WWE nie jest zwalniany, pożegna się z Raw, ale właśnie zostanie przegrany. No zobaczymy właśnie, czy on przegra, czy nie w tym pojedynku. Ma dużą szansę na to, żeby zgarnąć największe zwycięstwo w tym sezonie, jakby przechodzi na SmackDown i na przykład potencjalnie pokonuje Undisputed Universal Championa, to byłoby coś ogromnego. To byłoby na pewno coś ogromnego. I możemy zacząć. Roman Reigns kontra Braun. Roman kontruje tutaj.
I headbutt od Romana Reignsa. I mocne uderzenie. I kolejne uderzenie tutaj. Albrum Solanta kontruje, on robi headbutta. Irish Whip, Roman Reigns w narożniku i teraz się Roman kontruje. Równa start tego pojedynku, dużo kontr widzimy. I teraz kolejna kontra. Rzucam tutaj po prostu na ziemię Roman Reigns. No niestety, że tak w ogóle w rzeczywistości przykre sprawa, bo Romanowi Reignsowi niestety zmarł ojciec. Właśnie to pamiętam, on był członkiem Wild Samoa, jeśli nie mylę, zawsze właśnie z tego go nie ukrążę, kojarzę. No wiadomo, żeby to nie były, to było daleko, daleko, daleko przed tymi czasami, jak ja zacząłem oglądać, więc z tego go głównie kojarzę, jakbym, że był właśnie tym takim Wild Samoans. Sika chyba się, on był chyba? Chyba Sika się na niego mówiło, to mi się wydaje. Na pewno straszna katastrofa, może nie katastrofa, to bo też znowu to nie jest jakieś, jakby to nie było jakieś śmierć, właśnie przez jakąś katastrofę. Na pewno smutny dzień dla rodziny Romana Reignsa i dla całej ogólnie rodziny, bo wiem dobrze jak nie tylko rodzina Romana, ale ta cała rodzina oczywiście, w której to wiadomo, między innymi są Usos, Rock, wiadomo, ta cała rodzina tutaj, Anoa chyba się nazywam, Anoa'i chyba, coś takiego, tak się chyba nazywa ta, nazwisko mam właśnie ta rodzina. Na pewno nie fajna sprawa, niedawno też w sumie, kilka lat temu pamiętam, Romanowi właśnie zmarł, też były zawodnik WWE i to był jego brat, jeśli nie mylę, więc właśnie też na pewno smutna sprawa. Sami też wiemy, że Roman też nie ma jakby, można powiedzieć, sam łatwo w życiu. Wiemy, że miał te problemy z białaczką. Na szczęście wygrał chyba 2 razy w życiu. No ale to niestety jest taka sprawa, że to może nawrócić się i to jest najgorsze. W każdym momencie właśnie to może nawrócić się. Ale mam nadzieję, że oczywiście tak nie będzie. Też jestem ciekawy, czy to coś nie zmieni. Ale no wątpię, że to coś zmieni, bo jednak to nie jest tak, że Roman nie wraca przed teatr. Dalej jeszcze Roman wydaje się, że długo go nie będzie, choć według mnie jakby potrzebował więcej czasu, to myślę, że na pewno WWE by mu dało więcej czasu, żeby jednak odpocząć. A tutaj wracając już do tego pojedynku, mam tutaj Romana Reignsa, który jest gotowy, żeby zrobić Spira w tym momencie. A teraz mamy za to mocne uderzenie od Stromana i Stroman czeka na finisher. I to nie będzie finisher, bo Roman Reigns kontruje i back suplex od Romana Reignsa w tym momencie. I to mogą być kłopoty dla Stromana. Roman jest gotowy. Odległość nie jest daleka. Odległość praktycznie nie ma odległości. To praktycznie standing spear. Roman Reigns trafia. Małe przypięcie. 1, 2. I Braun Strowman wstaje. Ledwo co, ale wstaje. Wydawało się, że to będzie pojedynek, którym można zakończyć się po jednym finisherze. Mocno tutaj uderzenie prosto w brzuch. Teraz rzuca na ziemię tutaj Braun Strowman i mamy kopnięcie prosto w głowę. Strowman wypada z ringu. Mogliśmy potencjalnie, nie wiem czy chce marnować na to finisher, ale moglibyśmy zrobić coś, co Braun Breaker zrobił niedawno. Co mi się mega podobało, naprawdę. To jak zrobił tego Spira Ludwikowi Kaiserowi. Przynajmniej możemy spowiedzieć, czemu nie? I Roman Reigns ale nie trafił. Przeciął tutaj obok Strowmana. Chyba jednak właśnie, no to dobra, jednak jak nie trafiamy, to nie trafiamy. Ale tutaj też go prawie mieliśmy, ale uciekł. Teraz jednak nie ucieknie i teraz skontruje. Jakim celem on to skontrował? Jakby on był w trakcie robienia rage'u. Jakim celem on mógł to skontrować? Nie mam pojęcia, ale to co się tutaj dzieje w ostatniej minucie, to było coś niesamowite, naprawdę. I nie ma kopnięcia celnego. Ale mam big buta. Mam ta szansę na Superman Puncha. Roman jest gotowy. Roman Reigns nie trafia, jednak nie ma Power Slama. Co za walka, wow. Piękny to jest naprawdę, piękny pojedynek. Absolutnie piękny pojedynek, jak na razie tutaj widzimy. A kto wygra, to jest właśnie najważniejsze, kto wygra. Roman jest gotowy teraz na kolejnego Spira. Już jednego trafił. Próbuje znaleźć drugiego. I czy znajdzie go? Roman jest gotowy w narożniku. Roman Reigns nie ma dużej znowu odległości i tym razem znowu na takiej małej odległości, ale trafia. Mamy przypięcie. 1, 2 i kickout. Kickout, a więc Roman jeszcze nie walczy. Jeszcze walczy z Roman tutaj. I kolejne uderzenie na ziemi.
Oj, to będą kłopoty, ale Roman znajduje kontrę w perfekcyjnym momencie i nie będzie próby poddania tutaj. Będzie za to próba Superman Punchu ponownie. Przedtem nie trafił Roman. Tym razem trafia. Prom strona wstaje. Kontra Stromana. Kontra Romana. I czy to będzie moment ten? To będzie ten moment, na który czekaliśmy tutaj, na który czekał Roman, znaczy w sumie bardziej. Choć nie mam tutaj zbytnio kondycji, nie kondycji, wytrzymałości. Dobra, zróbmy mu Irish Whipa. No, teraz może. I mamy Spira, żeby taki unik jeszcze, żeby się Stroman tego nie spodziewał. Mamy Spira i mamy was zwycięstwo. 1, 2 i 3. Roman Reigns wygrywa ten pojedynek w main evencie. Propos main eventu. Tam jest Entry Stage Jey Uso właśnie i Roman Reigns zwrócił na to uwagę, a z tyłu go atakuje właśnie Jey Uso. Wow! Jey Uso właśnie zaatakował Romana Reignsa. To jest coś, czego się można było po części spodziewać, jak wiedzieliśmy, że Uso zwrócą. Wow! Jey Uso bierze sprawy w swoje ręce i atakuje Romana Reignsa. Może Romana nie będzie Clash at the Castle, ale następne tygodnie zapowiadałem się absolutnie niesamowicie. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!